No dzień dobry wszystkim, tutaj Pasztet. Były dwa filmy bardziej humorystyczne, więc dzisiaj przychodzę do Was z ciekawostkami, konkretnie z dodatku Serca z Kamienia. Pokażę Wam, co udało mi się odkopać. I ja znam wszystkie motywy, motywniki, mogę Cię wprowadzić. Ciebie nie. Postaram się jak najbardziej to wszystko skondensować, żeby znów nie trwało to pół godziny, jednak nic nie obiecuję, bo nagrywam to przed montowaniem. Ale najpierw, jeśli podoba Wam się moja twórczość, dajcie suba. Kiedy widzę, że moja robota się podoba, to robię filmy szybciej. No, to dziękuję za uwagę, a teraz przechodzimy do filmu. Na stówę zauważyliście, że w menu dedykowanemu dodatkowi krwi i wino w stodole pojawia się Oriana. Jeśli przyjrzeć się menu Serc z Kamienia, można dojrzeć czekającego na nas klucznika. Spotykając Shani po raz pierwszy w kanałach, widzimy, jak usiłuje uratować jednego z żołnierzy, który miał ją eskortować. Ten żołnierz... To był dla ciebie ktoś ważny? Miał na imię Noah. W przyszłym tygodniu miał wyjść na przepustkę. Teraz nie wyjdzie. Ani on, ani reszta oddziału. Co jeśli wam powiem, że możemy zobaczyć ich żywych jakiś czas wcześniej? Zanim udamy się do posiadłości Garin odebrać zlecenie od Olgierda, przy wyjściu do kanału w Oxenfurcie możemy natrafić właśnie na nich, czekających na Shani. Hej, Noah, coś się spóźnia ta medyczka. Spokojnie, przyjdzie, znam ją. A potem rach, ciach, trochę krzyku, trochę krwi i robota z głowy. A ty co taki radosny jesteś? Bo na przepustkę wychodzę. Jeszcze tylko tydzień. Szczęściarz. Spieprzaj, póki cierpliwy. Co mnie wkurwia? Tak. Życie mnie wkurwia. Dlaczego? Ludzie mnie wkurwiają, bo są bardzo wredni. A szczególnie moi sąsiedzi mnie wkurwiają. Do samego leża królewicza Ropucha możemy dostać się na dwa sposoby. Biorąc klucz i po prostu otwierając furtkę, bądź też skoczyć do tej wielgaśnej dziury. I z kolei ta opcja ma kolejne dwie wersje. Dialogi różnią się w zależności od tego, czy zabraliśmy klucz do furtki z ciała. Geralt! Nic ci nie jest? Wszystko w porządku! Ja tędy nie zejdę! Znajdę inną drogę! Uważaj na siebie! Geralt! Nic ci nie jest? Mnie nie, a tobie? Jak tu weszłaś? Vern, dowódca, miał klucz do krat, mówiłam ci. Geralt, nic ci nie jest? Mnie nie, a tobie? Jak tu weszłaś? Przecisnęłam się przez kraty. Kolejne zmiany w dialogach mamy też przy samym leżu, kiedy mówimy, że musimy zrobić przynętę. W zależności od tego, czy mamy przy sobie alkohol bądź nie, dialog się zmieni. Zwabimy tu bestię. Niby jak, skoro nie wiesz, co to za potwór? Ale wiem, że lubi spirytus zmieszany z krwią. A tak się składa, że mam akurat trochę alkoholu. To co robimy? Masz jeszcze trochę tego spirytusu, którym odkażałaś ranę Francowi? Jasne, trzymaj. Co chcesz zrobić? Przynętę i zwabić tu bestię. Ja zawsze byłam ciekawa, gdzie znajdujemy się w momencie cutscenki na statku, czy może faktycznie na jakiejś oddzielnej mapie, czy w jakiejś pustce. Okazuje się, że po prostu wisimy w powietrzu chwilę drogi od Nowigradu, a cały sztorm wygląda właśnie tak. Zaraz po tym, jak uwolnimy się z więzów, gra stawia nas w sytuacji, której na naszej drodze do wolności stoją ofircy strażnicy i jakiś zgrzybiały mag. Jednak pokonanie ich w tej chwili jest całkowicie opcjonalne. I najzwyczajniej w świecie możemy dać dzidę w długą i o nich uciec. Po spotkaniu z panem Lusterko przestają na nas czekać i rozbijają obóz, do którego możemy pójść w każdej chwili. W czasie pomiędzy konfrontacją z ofirczykami a panem Lusterko warto udać się do domu Shani. Co prawda drzwi będą zamknięte, jednak w późniejszym obszarze fabuły odblokuje się dodatkowa opcja dialogowa. Byłem tu, kiedy uwolniłem się z ofirskiego statku, ale cię nie zastałem. Byłam w sztabie. Przesłuchiwali mnie w związku z tym, co się stało w kanałach. Przesłuchiwali? Chcieli wiedzieć, co stało się z żołnierzami, których ze mną wysłano i czemu tylko ja wyszłam z tego żywa. I co powiedziałaś? Że w kanałach aż roi się od utopców. I to one zabiły żołnierzy, którzy bohatersko mnie bronili. Co zresztą jest prawdą.
Kapitan odesłał mnie, żebym zbadała próbki i rozkazał zamknąć kanały. Przynajmniej tyle. A w tym dialogu gra domyślnie dopisuje do naszych wyborów z jedynki Triss. Wreszcie mamy trochę czasu. Opowiedz mi, co się z tobą działo, odkąd wyjechałeś z Wyzimy? Po tym, jak wyjechałeś z Wyzimy razem z Triss? Jednak, jeśli macie save'a z jedynki, w którym z nią romansowaliście, nastąpi drobna zmiana w tym dialogu. Wreszcie mamy trochę czasu. Opowiedz mi, co się z tobą działo, odkąd wyjechałeś z Wyzimy? Po tym, jak nasze drogi się rozeszły? Aż taka zmiana. Naprawdę, brawo CDP. Zapewne wasze pierwsze spotkanie z Odimem odbywa się o północy we wsi Jantra. Ale możecie jak ja zupełnie go zlać i przyjść od razu do Olgierda. Zobaczcie, co się stanie. Zaskoczyłeś mnie. Czym? Mieliśmy się spotkać na rozstajnych drogach. A ty zjawiasz się tutaj. Bałem się, że zostawisz mi kolejną pamiątkę. Interesujące. Pomogłem ci odnaleźć Yennefer, potem pomogłem ci w ucieczce, więc powinieneś czuć wdzięczność. Nawet największe łotry mają wewnętrzną potrzebę, żeby spłacić dług wdzięczności. Ale nie ty. Przeszedłem mutację. To pozbawia ludzkich odruchów. To ciekawe, co mówisz. Będziemy musieli kiedyś dłużej o tym podyskutować. Chętnie bym pogawędził, ale chyba coś tam się pali. I co? Pójdę tam, może się na coś przydam. Jest tam co najmniej 20 ludzi. Jeden wiedźmin więcej nie zrobi różnicy, wierz mi. Zrobię teraz drobny skok w fabule i z początku przeniesiemy się na koniec. Gdy chcemy stawić czoła Odimowi i zagrać z nim w jego grę, stawiając na szali naszą duszę, odwiedzamy profesora Szezloka, który do reszty zbzikował przez wszechogarniającego strach. Przy niestety jego ciele znajdujemy jego dziennik, w którym pisze o swoich snach. Z początku były to tylko potworne koszmary, które sprowadzał na niego Gunter. Po pewnym czasie jednak ustały, a profesor zaczął czuć się bezpieczniej i jakiś czas później znów począł śnić. Jednak sny były to według niego bardzo miłe. Śnił o córce, której nigdy nie miał. Typo tak się ucieszył, że ma kogoś takiego w swoich snach. Nie mógł się doczekać, żeby pójść spać, aż któregoś dnia przyśniło mu się, jak dziewczynka umiera w męczarniach na jego rękach i strach do niego wrócił. To tak jeszcze na potwierdzenie, że śmierć dbała nad tym biednym człowiekiem 24 na dobę. Jeśli zmuchniecie wszystkie świece na okręgu, pojawi się niepokojący dźwięk. I tak przetłumaczyłam te wszystkie napisy, które są tutaj wydłubane. Niestety mają tylko podkręcić imersję szaleństwa w tym domu. No ale macie. Ja wam tego czytać nie będę. Sami sobie przeczytajcie. Przejdziemy teraz do jednego z moich ulubionych zadań, w których mamy do czynienia z Iris von Everetz. Swoją drogą, nie wiem czy tylko mi, ale Iris bardzo przypomina postacie Tima Burtona, zwłaszcza Emily, tytułową, gnijącą pannę młodą. Natomiast samo przejście do wyśnionego świata przypomina mi Koralinę studia Laika. Wracając, wiedzieliście, że Iris ma przynajmniej 10 wersji komentarzy wypowiadanych podczas naszego wejścia do domu? Czytywałam save'a na okrągło przynajmniej 20 razy i mam wrażenie, że i tak nie nagrałam wszystkiego. Odejdź, nim będzie za późno. Boję się. Odejdź. To mój dom. Dom jest przepełniony strasznymi obrazami, dodającymi klimatu do całości. Na jednym z nich, przy dobrym świetle, możemy ujrzeć nie tylko postać Iris, ale i dwóch innych, zakrytych opończami. Ta po prawej wydaje się bardziej kobieca, wnioskuje to jedynie po tym, że jest niższa od tej z lewej. Prawdopodobnie są to realne postacie czarnego psa i czarnego kota, które towarzyszą nam podczas tego zadania.
Grzebiąc ciało Iris, do jej grobu możemy złożyć jeden z trzech przedmiotów. Są to szkicownik, który najłatwiej znaleźć, mały obraz, który znajduje się w ich sypialni oraz szczotka do włosów, którą mogliście przegapić po pokonaniu klucznika. A teraz różnica w reakcjach Iris na te przedmioty. Gdy położyłeś na moim grobie szkicownik, przypomniałam sobie, jak uczyłam się rysować twarz mojego męża. Gdy położyłeś na moim grobie obraz, przypomniałam sobie dzień, w którym wyszłam za mąż. Gdy położyłeś na moim grobie szczotkę, przypomniałam sobie, jak rozczesywałam włosy, a Olgierd przyglądał się w milczeniu. Jak dla mnie najbardziej stresogenną sytuacją w tym całym zadaniu było odnalezienie wejścia do piwnicy podczas śnieżycy. Nie mamy możliwości za bardzo się rozejrzeć po okolicy, musimy gnać na oślep do drzwi. Jest jeden istotny szczegół podczas tego eventu. Olgierd nie wpuścił do środka. Zamarznął. Świadczy to o przemianie Olgierda z osoby ciepłej i kochającej w przepełnionego niegodziwością człowieka. Najpopularniejszym zakończeniem tego zadania jest oczywiście odebranie róży Iris i jeśli nie wybierzemy drugiej opcji dialogowej, nawet nie mamy wyboru, by się nad tym zastanowić. Według mnie jest to rzadko podejmowana decyzja przez graczy, zatem pokażę wam, co za tym idzie oraz reakcję Olgierda. Nie mogę zabrać tej róży. Czy nie po nią tutaj przyszedłeś? Nie mogę odesłać Iris w niebyt. Ona dalej myśli i czuje. Nie zagraża nikomu, prócz intruzów. Spójrz na nią i na jej świat. Jest skazana na wieczne przeżywanie bolesnej przeszłości. Weź różę. W ten sposób okażesz jej łaskę. Co mam zrobić? Czego ode mnie oczekujesz? Nie wiem, czego chcę. Tak bardzo się boję. Próbujecie przekonać mnie, żebym zabrał różę. Dlaczego? Chcemy pomóc Iris von Everetz i tobie. Nie wierzę w altruizm demonów, bo jesteście demonami, prawda? Zostaliście oddani na służbę Iris po kres jej dni. Dobrze pamiętam? Kres nie nastąpił wraz z jej śmiercią, więc teraz jesteście skazani na wieczny pobyt w świecie jej udręki. Sami nie możecie zerwać kontraktu i chcecie, żebym zrobił to za was. Gdy wezmę różę, Iris przestanie istnieć, a wy będziecie wolni. Masz rację, ale czy to znaczy, że mamy złe intencje? W tej tragedii jesteśmy tylko statystami, a przedstawienie ciągnie się zbyt długo. Nie możemy pomóc naszej pani i nie wzrusza nas jej los. Czy można winić nas za to, że po prostu chcemy zejść ze sceny? Nie chcę decydować o twoim losie. Nie przyjmę róży. Odejdziesz z pustymi rękami? Co z twoją misją? Róża zostaje przy Iris. A zatem niech tak będzie. Może z biegiem lat zjawi się ktoś, kto nas uwolni. Nie wiem, czy wybrałeś dobrze. I nie czuję wdzięczności. Ale nie wrócisz do mojego męża z pustymi rękami. Spójrz. Brzegi płatków ciemnieją. Kwiat zamyka się. A mnie ogarnia senność. Dobranoc, nieznajomy. Gdy stąd odejdziesz, róża będzie na ciebie czekać. A ja zapadnę w sen o tym, co zdarzyło się kiedyś. Chcę wrócić do Olgierda i jeszcze raz spojrzeć w te oczy, których nie powstydziłby się sam diabeł. Obraz się zmienił. Teraz jest na nim fioletowa róża. I Iris gotowa na spotkanie z mężem. Wypełniłem trzecie zadanie. Co to? Płótno, a na nim twój dom, żona i róża, którą jej wtedy dałeś. Nie o to prosiłem. Źle sformułowałeś życzenie. Nie pierwszy raz.
I właśnie to mnie zgubiło. Jest taka piękna. Wygląda jak żywa. W pewnym sensie żyje. To ona namalowała ten obraz, a potem wniknęła do środka. Co? Jak to? Chyba tęskniła za tobą. Tym prawdziwym. Chciała, żeby kontrakt wygasł. I żebyś znów był taki jak kiedyś. Bez względu na cenę. I już tak zupełnie na koniec myślicie pewnie, że przetłumaczyłam calusieńki cyrograf pomiędzy Odimem a Olgierdem. A więc i tak i nie. Cały tekst jest po łacinie i jest to po prostu lorem ipsum. Smuteczek. Ale, nie zostawię was z pustymi rękami, no ludzie. Przyjrzyjmy się bliżej temu dokumentowi. Mam nadzieję, że to widzicie. Chodzi mi o fakturę tego materiału. Nie jest to papier czy papirus, nie jest to też pergamin, bo skóry zwierzęce były tak wygładzane, że wyglądają jak zwykła kartka. A to wygląda jak skóra. Mogę pójść o krok dalej, że to skóra humanoida, ale pozostawię to do interpretacji wam. Nim się pożegnam, pragnę gorąco was zaprosić jeszcze raz do subowania, bo jak mówiłam, mnie to motywuje. I bardzo dziękuję tym, którzy znaleźli mój kanał i postanowili zostać ze mną na dłużej. Tymczasem trzymajcie się i cześć.